No to zapraszamy na subiektywne podsumowanie weekendu. Przed Wami 5 na 5 we Vroom TV. Zaczynamy od przegranych. Na pozycji 5 organizatorzy Grand Prix Korei. Zdaniem Berniego Ecclestona nie odbędzie się runda F1 w tym kraju. Dlaczego więc pojawiła się w kalendarzu? Bo jest podpisana ważna umowa, powiedział szczerze Bernie. Na miejscu 4 Kevin Magnussen, zdobywca 55 punktów w sezonie 2014, został tylko trzecim kierowcą McLarena. Zespół reprezentować będą Button i Alonso. Duńczyk został zdegradowany. To musiało zaboleć. Na trzeciej pozycji organizatorzy Grand Prix Macau. Wyścig, który był od początku istnienia serii WTCC, nie pojawi się w 2015 roku. Oprócz tego kierowcy nie pojawią się też na torach w Pekinie, Belgii oraz w Austrii. Miejsce drugie wśród przegranych to kibice obserwujący na Barbadosie Race of Champions. W corocznej imprezie startować powinni zwycięzcy światowych serii wyścigowych i rajdowych. W gronie 14 kierowców rywalizujących w tym roku, tylko połowa to aktualni mistrzowie. Wygrał David Coulthard, który oficjalnie ściganie zakończył 2 lata temu. Największym przegranym weekendu naszym zdaniem to Jean-Éric Vergne. Były już kierowca Toro Rosso wystartował w trzecim wyścigu serii Formuły E. Ścigając się samochodem o napędzie elektrycznym, nie ukończył wyścigu. Co prawda zdobył pole position. Drugi był w trakcie wyścigu, ale na 4 okrążenia przed końcem odmówiło współpracy przednie zawieszenie, no i nie dojechał do mety. Miejsce 5. Mark Marquez. W drugiej edycji Super Prestigio Dirt Track nie miał sobie równych. Na 200-metrowym wewnętrznym torze ziemnym w Barcelonie w klasie Super Prestigio mistrz MotoGP pozostawił za sobą kilku mistrzów świata, którzy również pojawili się na liście startowej. Miejsce 4. Olivier Panis. Przypomnijmy tylko, że taki pan, który w 1996 roku triumfował podczas Grand Prix Monaco. Z kolei w ten weekend jego zespół odniósł pierwsze zwycięstwo w wyścigach na lodzie, które odbyły się w Andorze. Szkoda, że u nas nie ma takiego widowiska. Miejsce 3. Team Nordic. Dla tych, którzy nie bardzo kojarzą, chodzi o Toma Christensena i Petera Solberga. Panowie w weekend wygrali Rock Nations Cup na Barbadosie. Pokonali w finale 2-1 Team Scotland, którego skład był również całkiem zacny, a mianowicie Suzy Wolf i David Coulthard. Miejsce 2. Organizatorzy adrenaliny we włosach. Już po raz 7 na torze rallycrossowym w Słomczynie została zorganizowana adrenalina we włosach. Jest to impreza charytatywna, której celem jest zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka. Warunkiem wjazdu na tor zamiast wpisowego jest przywiezienie prezentu dla najmłodszych. Gratulujemy pomysłu oraz licznej frekwencji. Miejsce 1. Robert Kubica. Zaczyna to być trochę nudne, ale ponownie króluje w naszym rankingu. Tym razem za sprawą wygranej w Night Sprint, jak i głównej części Memoriału Bettegi. Na uwagę zasługuje fakt, że jest pierwszym kierowcą od 2009 roku, który podwójnie triumfował podczas zawodów w Bolonii.